Dzień dobry. Good morning. I'm so happy to be with you this Sabbath morning. Cieszę się z tego, że mogę być z wami w tym porannym, w sobotnim poranku. It's a privilege to be here all together to worship the Lord. Jest to wielkim dla mnie przywilejem być razem z wami, aby wielbić i oddawać chwałę Bogu. Every Sabbath is a celebration day. Każdy sabat jest dniem szczególnej uroczystości. We come here together to celebrate. Przychodzimy tutaj po to, żeby celebrować coś specjalnego. To celebrate the salvation that God has given us freely. Celebrować zbawienie, które Bóg za darmo nam ofiarował. To celebrate that we are forgiven by the blood of the Lamb. Celebrować to, że zostało nam wybaczone wszystko dzięki krwi baranka. And to celebrate that we have each other. I również to, że mamy nawzajem jedni drugich. And I hope you feel the experience what it means to be in a community of faith. I wierzę, że wszyscy przeżywamy razem to doświadczenie i rozumiemy, co to znaczy być w tej społeczności wierzących. I would like to invite you to open your Bibles this morning to Matthew chapter 25. Chciałbym was zaprosić, abyście otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 25. Of most of the parables that Jesus has given us. I większość przypowieści, które Jezus przekazał nam. This one is focusing on the church. Z tych wielu przypowieści ta, o której będziemy mówić, koncentruje się właśnie na Kościele. And I'm referring to the parable of the 10 virgins. I mam na myśli przypowieść o 10 pannach. The first of the three parables in chapter 25. Jest to pierwsza z trzech przypowieści zawartych w 25 rozdziale. So when we read this parable, we actually have to keep in mind that Jesus was referring to us. I gdy czytamy tę przypowieść, musimy zdać sobie sprawę z tego, że Jezus, mówiąc ją, myślał o nas. Have you read the parable of the 10 virgins before? Czy przedtem czytaliśmy ją? Okay, we are all familiar with it. Tak, na pewno wszyscy ją dobrze znamy. So I'm not going to read it. Nie chciałbym całej jej czytać znowu. In this parable, we notice that so the parable is framed on the custom of the Jewish weddings. A więc przypowieść ta oparta jest na zwyczaju dotyczącym żydowskiego święta ślubu. And even today it happens that the bride and the bridegroom they might be late for the ceremony. I nawet dzisiaj zdarza się, że pan młody może być lekko spóźniony, jeśli chodzi o samą uroczystość wesela. So it was a similar scenario. A więc widzimy tutaj podobny scenariusz. So the groom the bridegroom delayed. I pan młody odwleka ze swoim przyjściem. And we have these wonderful 10 ladies waiting for him. I widzimy tam 5 czy 10 raczej pięknych niewiast czekających na niego. They were nicely dressed, all 10 of them. Wszystkie 10 są pięknie ubrane. They look beautiful. Wyglądają ślicznie. And they all had candles with oil. I wszystkie mają przygotowane kaganki z oliwą. Waiting for the bridegroom to come. I wszystkie czekają właśnie na oblubieńca. But then things get a little bit difficult in the parable. Ale w przypowieści zauważamy, że występuje pewna trudność. Because there is a delay. Ponieważ jest opóźnienie. And the 10 virgins all tell of them fall asleep. Wszystkie 10 panien zasypiają. And now as we try to interpret this parable, we wonder ourselves what part of our Christian life is this fallen asleep. I gdy spróbujemy interpretować tą przypowieść, to zadajmy sobie pytanie, która część naszego chrześcijańskiego życia zaczyna zasypiać. So we know that the 10 virgins are the church. A więc wiemy, że 10 tych niewiast, 10 tych panien to Kościół. We know that the candles are
the word of God. I wiemy, że te lampki to są Słowem Bożym. We know that the oil is the Holy Spirit. Wiemy, że oliwa czy olej to jest Duch Święty. How about the falling asleep? A teraz o co tu chodzi, jeśli mówimy o zasypianiu? Which part of our life do we apply that falling asleep? I do której części naszego duchowego życia zaliczamy to zapadnięcie w sen? I hope you do not apply it during my sermon. Mam nadzieję, że nie będzie się to stosować do czasu mojego kazania. Okay, so this temptation to find an interpretation for the ten virgins that have fallen asleep. A więc mamy tutaj pewną taką pokusę, żeby jakoś zinterpretować to zapadnięcie w sen przez te 10 panien. And we try to kind of motivate sometimes why the church is lethargic, the church is not active with this fallen the part of the parable, with this part of the parable. I często mówimy, że ponieważ kościół jest letargiczny, jak gdyby zasypia, to właśnie podciągamy go właśnie pod to wydarzenie, pod to zaśnięcie przez te 10 panien. So we'll try to excuse ourselves. A więc próbujemy znaleźć po prostu wytłumaczenie dla siebie samego. It's meant to be that way because that's what the parable says. No, bo tak powinno być w naszym kościele, no bo tak przypowieść mówi. So you agree with that? A więc zgadzamy się? Tak, pasuje nam to. Don't run away yet. Nie uciekajcie jeszcze. So another aspect of this parable is in verse 4. I w czwartym tekście tej przypowieści znajdujemy jeszcze inną sprawę. That says the wise, however, took oil in jars along with their lamps. Jest tam napisane, że mądre panny zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. So it's this extra oil that becomes very, very important in the parable as we go on. A więc gdy czytamy tą całą przypowieść do końca, zauważamy, że ta dodatkowa rezerwa oliwy jest bardzo ważnym aspektem tutaj całej sprawy. And the question that I ask is, i pytanie, które chciałbym zadać nam wszystkim tutaj. How do we reconcile the fact that the five wise virgin had extra oil? Jak możemy pogodzić ten fakt tego, że te 5 mądrych panien miało do ten zapasowy olej with the fact that actually they fall asleep. Z tym, że one w rzeczywistości jednak zasnęły? When you fall asleep, you can't have that extra oil. Jeżeli zasypiacie, no to skąd będziecie mieć ten dodatkowy olej? And that is true when it comes to the spiritual aspect of our faith. I to jest prawda, jeżeli chodzi o duchową stronę naszej wiary. How can we build up our reserves of oil when actually we are lethargic? Jak możemy zbudować naszą rezerwę wiary, jeżeli jesteśmy w stanie takiego letargu? We'll never be able to build up our reserves. Nigdy nie będziemy w stanie nabrać tych dodatkowych rezerw. When we sleep in our spiritual life. Jeżeli w duchowym życiu będziemy zasypiać. This is why I believe the sleeping aspect does not apply. A więc ja dlatego uważam, że ta sprawa zasypiania nie dotyczy nas. And I would like to suggest that actually it's just part of the parable to build up the plot. Myślę, że jest to po prostu część całej tej przypowieści, żeby zbudować całą tą historię. But we don't need to find a parallel an interpretation to that aspect of the parable. Ale myślę, że nie musimy po prostu znajdywać jakiegoś wytłumaczenia tej części przypowieści. Because if we do find a parable, we might be in a big trouble. Ponieważ jeżeli znajdziemy takie wytłumaczenie, to będziemy w problemie. We'll discover very soon that we won't have that extra oil that is essential for salvation. Bo szybko dojdziemy do wniosku, że nie mamy tego dodatkowego oleju, który jest konieczny do tego, żeby dojść do zbawienia. So the Christian church has been waiting for 2000 years now. I Kościół chrześcijański czeka już 2000 lat.
Has the Christian church been asleep for 2000 years? Czy Kościół chrześcijański spał? Waiting for the bridegroom to come? Przez 2000 lat czekając na oblubieńca, który ma przyjść? Would you accept such an idea? Czy przyjęlibyśmy to jako coś, co nam pasuje? I'd like to invite you to open the Bible to a few Bible verses to see exactly how the apostles are presenting this period of waiting. Chciałbym otworzyć kilka tekstów biblijnych, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób apostołowie mówią o tym okresie czekania. 2 Peter chapter 3. Drugi list Piotra, rozdział 3. Verses 11 and 12. Teksty 11 i 12. So 2 Peter 3, 11 and 12. 3, 11 and 12. 2 Peter 3, 11 and 12. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. As you look forward to the day of God and speed its coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire and the elements will melt in the heat. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 11 i 12 tekst. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. So as we read these verses, does it give you the impression of a church that is sleeping? Czy gdy czytamy te teksty, to widzimy tutaj jakąś sugestię, że Kościół śpi? Any indication that Apostle Peter would agree with a sleeping church? Czy mamy tutaj jakąś wskazówkę, która mówi nam, że apostoł Piotr zgadzałby się z tą ideą, że Kościół po prostu zasypia? I think it's the opposite. Ja myślę, że jest to zupełnie coś odwrotnego. As we read this passage, we see a church that is fully active and engaged. Widzimy tutaj, że gdy czytamy ten wyjątek, widzimy tutaj Kościół, który jest zaangażowany i aktywny. It's a kind of waiting, being engaged in activity of waiting. Jest to czekanie, które zawiera w sobie również działalność. And there's an expression here that I would like to emphasize. I jest tutaj pewne wyrażenie, które chciałbym podkreślić. It says you look forward to the day of God and speed its coming. That's in verse 12. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego... Speed is coming. Jest tutaj napisane, że my przyspieszamy Jego przyjście. A lethargic church can't speed the coming of the Lord. Kościół, który jest letargiczny, nie jest w stanie przyspieszyć przyjścia Bożego. This is why engaging ourselves in the work of the Lord, we actually speed the second coming of Jesus Christ. I dlatego, jeżeli my angażujemy się w pracy Bożej, to tym przyspieszamy Jego przyjście. I know there can be a lot of speculation around this. I won't go into speculation. Ja wiem, że wiele różnych spekulacji możemy tutaj snuć na właśnie ten temat, ale ja nie chcę iść w tym kierunku. I just want to stick to the word. Chcę po prostu, żebyśmy patrzyli dosłownie na słowa, które są zawarte w Biblii. That in the way we live our Christian life, że sposób, w jaki prowadzimy nasze chrześcijańskie życie, we can speed the return of our Lord, przyczynia się do tego, że przyspieszamy przyjście Pańskie. Or we can postpone. Albo możemy je opóźnić. The way we live our Christian life, we prepare that extra oil that we need. I sposób, w jaki prowadzimy nasze chrześcijańskie życie, pomaga w nabraniu tego właśnie tej rezerwy oleju. Or we'll miss out when the time comes, we'll miss out on the bridegroom. Albo odwrotnie, możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie przegapimy przyjście naszego Pana. So the apostle Peter tells us that waiting, actually it's an active waiting, working for the Lord to speed his coming. A więc apostoł Piotr mówi nam, że
Jest to aktywne czekanie, które przyczynia się do przyspieszenia przyjścia Pańskiego. And now let's open to Acts chapter 1. A teraz przejdźmy do pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Acts chapter 1 verse 8. Czytamy tam tekst 8. Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Tekst 8 mówi: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. And we ask ourselves the question. I zadajemy same sobie pytanie. How did the apostles understand this command of the Lord? W jaki sposób apostołowie interpretowali ten Boży rozkaz? What did they do? Co robili? Oh man, they conquered the whole world. Jest powiedziane, że oni zawojowali cały świat. They went as far as they could reach to preach the good news of salvation. Poszli tak daleko, jak tylko mogli, żeby głosić Ewangelię zbawienia. That was the way they understood the waiting for the bridegroom. O, to jest sposób właśnie wyczekiwania w ich zrozumieniu na przyjście oblubieńca. Because there is a word here, power. Ponieważ jest tu zawarty tekst, który mówi moc. We receive power when the Holy Spirit comes on us. Otrzymujemy moc Ducha Świętego, który zstępuje na nas. You know, when recently I had to do some electric work and what I did first. I niedawno musiałem zrobić trochę pracy elektrycznej i co najpierw zrobiłem? I went to the switchboard. Poszedłem do skrzynki z wyłącznikami. And I switched off the light, the power. I wyłączyłem prąd z gniazdek. You wouldn't like to touch anything before you switch off the power. A oczywiście nie chcielibyśmy dotknąć niczego, co po prostu przewodzi elektryczność bez wyłączenia najpierw. So as Christians we are told that we are given power from the Holy Spirit. I jest jako chrześcijanom powiedziano nam, że otrzymujemy moc Ducha Świętego. What do we do with that power? I co robimy z tą mocą? Waiting for the Lord, we can't just store up the power. We have to use it. Czekając na naszego Pana, nie możemy po prostu nabierać i magazynować tej mocy. Musimy ją zużyć. So that power makes us active. I ta moc czyni nas właśnie czynnymi. We can't fall asleep. Nie możemy usnąć. Try touch the wires and see if you can fall asleep touching the live wires. Spróbujcie dotknąć przewodów elektrycznych i zobaczycie, czy będziecie mogli usnąć, jeżeli są podłączone do prądu. When the Holy Spirit comes into our lives, we can't fall asleep. Jeżeli Duch Święty wkroczy w nasze życie, nie będziemy w stanie usnąć. We can't be inactive. Nie możemy być nieaktywnymi. We can't be indifferent. Nie możemy być obojętnymi. We look at the world around us, the needs of the world around us. Patrzymy na świat i jego potrzeby, świat, który jest wokół nas. People that are confused, people that don't know what to believe. Patrzymy na ludzi, którzy nie wiedzą w co wierzyć, którzy są zdezorientowani. And we need to use that power to continue to live a godly life. I my powinniśmy używać tej mocy, żeby prowadzić w dalszym ciągu pobożne życie. To promote God's kingdom. I żeby promować Królestwo Niebieskie. So definitely in Acts chapter 1, Jesus did not say that his church will fall asleep. A więc w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich zdecydowanie nie jest powiedziane, że Kościół Boży będzie spał. But as we go in the power of the Holy Spirit, ale gdy idziemy w mocy Ducha Świętego, working for God in the field, pracując dla Boga na Jego polu, you know what happens to our jars for reserve oil. To wiemy, co się dzieje wtedy z tymi z dodatkowymi zbiornikami na olej. It tops up. Zaczynają się napełniać wtedy. And we prepare ourselves that essential oil for the time of tribulation. Czy przygotowujemy właśnie dla siebie ten konieczny, potrzebny olej na czas prześladowań?
First Corinthians chapter 9. I teraz przejdźmy do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 9. So let's see what Apostle Paul has to say about this this waiting and falling asleep. I zobaczymy, co apostoł Paweł mówi o tym czasie czekania albo ewentualnego zapadnięcia w sen. So First Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. Czytamy od wiersza 24 do 27. Do you not know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will be will not be disqualified for the prize. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam je, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. So is there any indication in this passage that the church of God should be lethargic? A więc czym znajdujemy tutaj jakąkolwiek wzmiankę na ten temat, że Kościół Boży powinien być w stanie letargu? Any interpretation that we can fall asleep while we wait for the bridegroom to come? Czy możemy znaleźć tutaj takie wytłumaczenie czy interpretację tych poprzednich tekstów, że gdy czekamy na Chrystusa, to możemy sobie przysnąć? Look how many times apostle Paul is using the word run, running. Zauważmy, jak wiele razy apostoł Paweł używa słowa biegnij, biegnąc. Fighting, beating. Walcząc, uderzając. You can't sleep while you run. Nie jesteście w stanie spać i jednocześnie zasypiać. Można zasnąć podczas prowadzenia samochodu. Many do, i wiele osób to robi. But I haven't seen anyone falling asleep while running. Ale nigdy nie widziałem nikogo biegnącego, a jednocześnie śpiącego. We have a group of people. Mamy grupę ludzi. That tomorrow morning we'll be riding our bicycles for the around the bay event. Która jutro będzie brała udział w specjalnym takim wyścigu dookoła zatoki. We raise some funds for the Smith family. W ten sposób my zbieramy fundusze na pomoc dla rodziny Smith family. To help the disadvantaged children in Australia. Aby pomóc dzieciom, które znajdują się w sytuacji gorszej. Przez ostatnie kilka miesięcy prowadziliśmy trening. But let me tell you this. Ale pozwólcie, że wam powiem. I never had a problem with sleeping while riding the bicycle. Nigdy nie miałem problemu, żeby zasnąć w tym czasie, gdy jechałem na rowerze. So when we run in our spiritual life, a więc gdy my w naszym duchowym życiu biegniemy, when we are active, gdy jesteśmy aktywni in the work of God, w pracy dla Boga, you are not sleeping. To na pewno nie będziecie spać. Don't even think of it. Nawet nie myślcie o tym. So Apostle Paul definitely here talks about an active life. A więc apostoł Paweł definitywnie mówi tu o życiu pełnym działania. He left an example for us. I zostawił nam taki przykład. To follow and do the same. Abyśmy go naśladowali i robili to samo. And you know what happens when you run for Jesus Christ? A czy wiecie, co się dzieje, gdy my biegniemy dla Jezusa Chrystusa? The oil of the Holy Spirit builds up. Znowu ponownie w naszych naczyniach ten olej Ducha Świętego podwyższa swój poziom. The people that don't run when they know that actually they should. Ludzie, którzy nie biegną w tym czasie, gdy powinni, they fail to prepare their reserve oil
for the time of trouble. To zaniedbują właśnie przygotowania specjalnej rezerwy oleju na czas trudny. There is nothing we can do then to get the oil. Wtedy, w tym czasie, nie będziemy w stanie uczynić już nic, aby zdobyć olej. That time, it will be too late. W tym czasie będzie za późno. It's the life that we live now and today that counts. To życie, które prowadzimy dzisiaj i teraz, to jest życie właśnie, które się liczy. There are people that say, okay, I'll look at the events and when the time comes, I'll just hop in and I'll be in the boat as well. Niektórzy mówią, że ja będę obserwował, co się dzieje wokół mnie, na różne będę znaki patrzył i tak dalej. I wtedy, gdy już będę widział, że naprawdę coś się dzieje, wtedy wskoczę i będę jak w łodzi, jak to się mówi. I'm afraid that scenario doesn't work. Niestety ten scenariusz nie pracuje. Because what matters is what we've done before the time of trouble, before the night comes. Ponieważ that is when we get ready. Co się liczy, to przygotowanie, które mamy przed czasem właśnie ucisku. Is the life of faith that we live now that counts into eternal life. Życie wiary, które prowadzimy teraz, to jest właśnie życie, które liczy się do życia wiecznego. I know there will be people that will jump in the boat in the last minute. Ja wiem, że będą ludzie, którzy prawie że w ostatniej chwili jak gdyby wskoczą do tej łodzi. And we have a parable about that. I mamy również przypowieść na ten temat. But that does not apply to us. Ale to nie stosuje się do nas. It applies to those people that have never heard about Jesus Christ in their lives. To stosuje się tylko do ludzi, którzy nigdy przedtem nie słyszeli w swoim życiu o Jezusie. This is the parable that applies to us as a church. Ale ta przypowieść, którą czytamy dzisiaj, stosuje się do nas jako do kościoła. This is the time to prepare ourselves for the time of trouble. I to jest czas, który jest czasem przygotowania się na ucisk. And I think it's nothing new if I tell you that the time of trouble is coming very quick. I myślę, że nie powiem wam nic nowego, jeśli wspomnę, że czas trudności i prześladowań jest tuż u drzwi. Just look in society what's happening with the marriage plebiscite. Popatrzmy na przykład na społeczeństwo, co się dzieje w dzisiejszym środowisku naszym, na przykład jeśli chodzi o plebiscyt, który ma miejsce w tej chwili. A distortion of the values that we have in regards to marriage, relationship, sexuality. Przekręcenie wszystkich wartości, które mamy dotyczących małżeństwa, życia seksualnego i tak dalej. It's such a confusion. Jest to czas niesamowitego zdezorientowania w społeczeństwie, zamieszania. Let's open to another Bible verse. I otwórzmy jeszcze jeden tekst biblijny. And that's the last one. To jest ostatni tekst. It's the text that we had in the scripture reading. Okay. To jest tekst, który mieliśmy czytany na początku. Revelation 14 verses 12 and 13. Revelation 14. Rozdział 14 z Księgi Objawienia. 12 and 13. Teksty 12 i 13. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Then I heard a voice from heaven say, "Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them." 12 i 13 tekst 14 rozdziału Księgi Objawienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. And we know that these verses apply to the remnant, to the last generation, right at the end of time. I wiemy, że ten tekst stosuje się do ludu ostatków na samym końcu czasu. These verses are identifying the people that will be actively
waiting for Jesus' return. Są to teksty, które identyfikują ten lud, który będzie aktywnie zaangażowany do samego końca. And we as a church, we have recognized how important the God commandments are and to remain faithful to Jesus. I my jako Kościół zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest przestrzeganie przykazań Bożych i wiary Jezusa. And the verse 13 actually talks about rest. I co ciekawe, że tekst 13 mówi o odpoczynku. Okay, finally, rest. W końcu, tak, odpoczynek. Falling asleep. Zaśnięcie, sen błogi. But you look and read the verse. What is the context of a Christian falling asleep or resting? Przeczytajmy dokładnie te słowa i zauważmy, jak wygląda kontekst, w którym to słowo jest użyte. We rest only when we die. My odpoczywamy dopiero wtedy, gdy umieramy. As long as we are alive, we are active, working for Jesus. Tak długo, jak jesteśmy żywi, tak pracujemy aktywnie dla Chrystusa. I would like to draw your attention towards this expression. They will rest from their labor. Chciałbym, żebyście zauważyli to wyrażenie i zapamiętali je sobie. Odpoczną po pracach swoich. There are different types of rest. Oczywiście są różnego rodzaju rodzaje odpoczynku. Maybe sometime we go shopping and because of too much walking, we go home and we feel the need to have a nap. Czasami może idziemy na zakupy i ponieważ za dużo chodziliśmy, przychodzimy do domu i chcemy po prostu trochę sobie przysnąć. I can see already people nodding, I'm ja sure. Ja wiem, że wiele osób właśnie this rozumie not, mnie. This is not resting because we went to shopping or we went to church and we need to go home to. I na pewno ten tekst nie dotyczy właśnie takich sytuacji, gdzie byliśmy na zakupach, czy potem musimy iść do domu i odpocząć sobie. Actually the Greek word that is used here for rest. I właściwie greckie słowo, które użyte jest tutaj w odniesieniu do słowa tłumaczone jako odpoczynek. It suggests a person that is resting after hard work. Sugeruje nam, że odnosi się to do osoby, która przedtem mocno, ciężko pracowała. And I mean hard, really hard work. I naprawdę dotyczy to bardzo ciężkiej pracy. So you went to work, you work physically, you work mentally. A więc poszedłeś do pracy, pracowałeś fizycznie, umysłowo, jesteś wyczerpany. So resting comes as a result of exhaustion. A więc ten odpoczynek jest rezultatem, jak gdyby wynikiem wyczerpania. So this is the meaning of the word rest here. I w tym przypadku właśnie takie znaczenie ma słowo odpoczynek. The people of God finally they come to rest. Lud Boży w końcu dochodzi do momentu odpoczynku. After they exhausted themselves working for the Lord. Po wyczerpaniu, które było na skutek pracy dla Pana. We look around us and we'll see that the final events are going to be very soon coming on our planet. Rozglądamy się wokół nas i widzimy, że końcowe wydarzenia w historii świata niedługo będą miały miejsce wokół nas. As we read chapters 13 and 14 in the book of Revelation. Gdy czytamy 13 i 14 rozdział Księgi Objawienia, we see that the dragon and the beast they are working hard to confuse people into the wrong worship. Widzimy, że smok i bestia pracują razem, żeby spowodować wielkie zamieszanie w społeczności i żeby po prostu zmylić, skierować oddawanie czci w niewłaściwym kierunku. And that's chapter 13. I o tym jest mowa w rozdziale 13. We see the dragon getting two allies to work together, the sea beast and the earth beast. Widzimy, że smok przyciąga do siebie dwie moce, które mu pomagają. To jest bestia z morza i bestia z lądu. Preparing themselves for the final assault. I przygotowują się razem do ostatniego ataku.
And then we turn the page to chapter 14. I następnie przerzucamy kartkę do rozdziału 14. And chapter 14 is the final, the last appeal, God's appeal to the rebellious world. I 14 rozdział jest właśnie ostatnim apelem Bożym do buntowniczego świata. And these two chapters and what follows apply very much in the time that we are living. I te dwa rozdziały i to, co jest następnie po nich, stosuje się do czasu, w którym żyjemy dzisiaj. We read in chapter 14 the three angel messages. I w 14 rozdziale czytamy o wizji trzech aniołów i o ich poselstwie. These are messages that need to go out to people. To są przesłania, to są wieści, które muszą być podane ludziom. God is warning us, warning the world. Bóg ostrzega nas i ostrzega cały świat przed niebezpieczeństwem. The danger to side with Babylon. Jakie jest niebezpieczeństwo stanięcia po stronie Babilonu? The people of God can't be passive in this fight. I w tej ostatniej walce lud Boży nie może okazać się po prostu obojętnym i pasywnym. If we are here, we are because we have decided to be part, active part in God's army. To, że jesteśmy tutaj, oznacza, że podjęliśmy decyzję, że chcemy być aktywni w Bożej armii. And this battle is not a battle with weapons. I oczywiście walka ta to nie walka przy pomocy uzbrojenia jakiegoś, broni. Not a battle with guns and all kinds of destructive devices. To walka przy pomocy broni ręcznej i różnego rodzaju niszczących urządzeń. But it's a battle of our loyalty to God or loyalty to the world. Ale jest to walka dotycząca naszej lojalności w stosunku do Boga. And that battle takes place every day. I ta walka ma miejsce każdego dnia. You might be in your bed trying to sleep or to wake up. I możesz być na swoim łożu próbując trying to sleep. To sleep or to wake up. Usnąć albo obudzić się. You might be in the kitchen, możesz you have breakfast. W kuchni i spożywać śniadanie. You might be driving the car. Być może prowadzić samochód. You might be at work. Możesz być w pracy. Or anywhere else. Gdziekolwiek indziej. This battle takes place every minute. I ta walka w dalszym ciągu trwa w każdym miejscu, w każdym czasie. And every time we choose Jesus to be on his side. I w każdym momencie, gdy decydujemy stanąć po stronie Jezusa. Every time we take time to study the word and pray. I w każdym momencie, gdy zdecydujemy studiować Słowo Boże i modlić się. You know what happens to the jars of oil. To wiecie, co się dzieje w tym momencie z tym właśnie pojemnikiem oleju? That oil, czyli the level goes up and up and up. Ten poziom oliwy duchowej wzrasta, podnosi się do góry. Every time we neglect, we forget that we are in this battle. I za każdym razem, gdy zapomniemy i zaniedbamy tego przeświadczenia, że jesteśmy częścią tej walki, we prepare ourselves for disappointment. To przygotowujemy się na rozczarowanie wielkie. There is a very important passage that I found in Testimonies for the Church. W książce siostry White, Świadectwa dla zboru, znalazłem bardzo ciekawy i ważny wyjątek. And I would like to read. I'd like to read this passage as I find it very, very actual and very powerful. Ja chciałbym przeczytać ten wyjątek, ponieważ uważam, że jest on bardzo ważny dla nas. The work which the church has failed to do in a time of peace and prosperity, she will have to do in terrible crises under most discouraging, forbidding circumstances. Would you like to translate? Yeah, I think we'll do it that way. Yes. Praca, którą Kościół zaniedbał wykonać w czasie pokoju i dobrobytu, będzie musiał wykonać w czasie strasznego kryzysu w najbardziej zniechęcających i groźnych okolicznościach.
The warnings that worldly conformity has silenced or withheld must be given under the fiercest opposition from the enemies of the faith. Ostrzeżenia zagłuszone lub wstrzymane na skutek uległości wobec świata będą musiały być podawane w sytuacji gwałtownego sprzeciwu ze strony wrogów wiary. And at that time the superficial conservative class with influence has steadily retarded the progress of the work will renounce the faith and take their stand with its avowed enemies toward whom their sympathies have long been tending. I w tym czasie płytka, konserwatywna klasa ludzi, których wpływ ciągle hamował postęp pracy, wyrzeknie się wiary i stanie po stronie otwartych wrogów, których już od dawna darzyła sympatią. I don't know about you, but it gives shivers when I read this passage. Nie wiem, jak was to wzrusza, ale ja odczuwam po prostu dreszcz. Failing to work for God. Jeżeli zaniedbamy pracę dla Boga. Failing to live our faith. Jeżeli zaniedbamy wyżywanie naszej wiary. It puts me in a very, very vulnerable situation. To stawia mnie w sytuacji, która jest bardzo niebezpieczna. And we are told here that the superficial, the conservative class that have hindered the progress of the work, they will renounce the faith. I w tym zdaniu właśnie jest powiedziane, że pewna klasa ludzi, których wpływ ciągle hamował postęp pracy dla Boga, wyrzeknie się wiary. So if we leave the faith just at the superficial level, we are in a great, great danger. A więc jeżeli pozostawimy naszą wiarę na takim płytkim, bardzo powierzchownym poziomie, to jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. We'll continue the reading. These apostates will then manifest the most bitter enmity, doing all in their power to oppose and malign their former brethren and to excite indignation against them. Ci odstępcy zamanifestują wtedy gorzką wrogość, robiąc wszystko, co będzie w ich mocy, aby gnębić i oczerniać swoich byłych braci i podsycać gniew przeciwko nim. These days just before us, the members of the church will individually be tested and proved. Ten dzień jest tuż przed nami. Członkowie Kościoła będą indywidualnie doświadczani i testowani. Actually, I was reading this passage to my family last night when we had a opening Sabbath. I gdy rozpoczynaliśmy sabat wczoraj wieczorem w naszej rodzinie, czytałem właśnie ten wyjątek. And just thinking of it. I po prostu samo zastanawianie się nad tym, myślenie o tym. We have to live by faith alone. Sprawia, że musimy żyć po prostu tylko z wiary. We can't rely on the faith of the pastor. Nie możemy spolegać na wierze pastora. Or on the faith of our elders. Na wierze naszych starszych zboru. Or on the faith of our parents. Albo wierze naszych rodziców. Or children or someone else. Dzieci albo kogokolwiek innego. We all need to stand on our own feet. Musimy stać na własnych nogach. Because at the end, we all of us will be individually tested and proved. Ponieważ wszyscy z nas będą indywidualnie doświadczani. So every one of us need to have that jar of oil ready. A więc każdy z nas musi mieć ten zbiornik oleju, ten słoik oleju przygotowany. And then we continue. They will be placed in circumstances where they will be forced to bear witness for the truth. Będą postawieni, chodzi o członków Kościoła, będą postawieni w okolicznościach, w których będą musieli złożyć świadectwo o prawdzie. Many will be called to speak before councils and in courts of justice, perhaps separately and alone. Wielu będzie wzywanych przed rady i sądy, być może oddzielnie i pojedynczo. It's not only the purpose of the responsibility of the pastor to defend the faith. A więc nie mówimy tutaj o odpowiedzialności pastora, jeśli chodzi o obronę wiary. It's the responsibility of every single one of us. Będzie to odpowiedzialnością każdego Because osobiście z nas. We'll be brought in circumstances where we have to give
testimony about our faith and hope. Ponieważ my będziemy postawieni w sytuacji, gdzie będziemy musieli złożyć świadectwo na temat naszej wiary i naszego zaufania do Boga. So going back to what Peter said before, what kind of people we should be now. A więc wrócimy z powrotem do tego tekstu z listu Piotra, gdzie zadaje on pytanie, jakiego rodzaju ludźmi mamy być teraz. And the last part of the quote says, i ostatnia część tego wyjątku mówi, the experience which would have helped them in this emergency, they have neglected to obtain, and their souls are burdened with remorse for wasted opportunities and neglected privileges. Jest mowa w dalszym ciągu o tych ludziach Bożych. Zaniedbali nabyć doświadczenia, które mogłoby im pomóc w tej trudnej sytuacji, a teraz ich dusza obciążona jest żalem z powodu zmarnowanych okazji i zaniedbanych przywilejów. We can't afford to be lethargic. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby być w stanie letargu. Any opportunity that is missed today, jakakolwiek okazja, która zostanie zaprzepaszczona dzisiaj, it will come back to us in the future. To po prostu wróci to do nas z powrotem kiedyś w przyszłości. I would like to encourage you. Chciałbym zachęcić was wszystkich, to build up your reserve of oil now. Abyście budowali swoją rezerwę oleju teraz. Maybe the bridegroom is still delayed with a purpose. Być może oblubieniec w dalszym ciągu jeszcze odwleka z powodu pewnego powodu. Because we are still not ready. Ponieważ nie jesteśmy gotowi. And the one that is waiting actually is not us. I ten, kto czeka, to nie my. He is the one that is waiting. On jest tą osobą, która czeka. He could have waiting the finished the horrible history of this planet long time ago. On mógłby czy mógł zakończyć historię tego strasznego świata już dawno temu. But because of the love that he has for me and you, he is still waiting for us. Ale miłość, którą ma do ciebie i do mnie, jest powodem, dlaczego opóźnia swoje przyjście. I'd like to leave you with a challenge. Chciałbym rzucić wam pewne wyzwanie. That you'll search your hearts. Abyście przejrzeli swoje serca. That you will evaluate your life. Żebyście ocenili swoje życie. And make sure that you are living a Christian life. I abyśmy upewnili się, że prowadzimy chrześcijańskie życie. That you are using all the opportunity of grace that we have today. Że używamy wszystkich możliwości łaski, która została nam dzisiaj dana. To be ready for that time of trouble. Aby przygotować się na czas ucisku. There is one expression in the book of Revelation. Jest jedno wyrażenie, które znajduje się w Księdze Objawienia. That says there is no more time. I mówi ono, że już więcej czasu nie ma. I w rzeczywistości żyjemy w tym czasie, gdy czasu już więcej nie ma. And my prayer is that we'll be aware and work with the Spirit. I moją modlitwą jest, abyśmy żyli razem z Duchem. In order to be ready for the time when Jesus will come. Abyśmy byli gotowi w tym czasie, gdy Jezus przyjdzie. May the Lord bless you. Niech was Bóg błogosławi.